Wkrótce jedyne w mieście schronisko przyjmujące bezdomne czy zagubione psy może przejść do historii. Od dawna narasta dysonans pomiędzy środowiskiem działaczy organizacji prozwierzęcych a właścicielem prywatnej placówki, która na podstawie umowy zawartej z samorządem sprawuje opiekę nad bezdomnymi psami. Temat ten został poruszony na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Właściciel schroniska zasygnalizował miastu chęć wcześniejszego rozwiązania umowy o świadczenie usług. Te sytuacje, które miały miejsce gdzieś tam powiedzmy od połowy maja, gdzie została pewnego rodzaju nagonka na niego rozpętana, jak i również oskarżenia pod kątem i moim, i prezydenta Linkiewicza, i wielu tutaj wójtów z okolicy też jakby one są kierowane. W internecie no, takie niewybredne komentarze i wręcz no, kolumnie są jakby i szkalowania pod naszym adresem kierowane, no, spowodowały, że pan Bogdan po pierwsze bardzo mocno to przeżył i odbiło się to na jego stanie zdrowia, ale też myślę, że przyspieszyło decyzję o rezygnacji właśnie z dalszego prowadzenia schroniska. Jak poinformował Radę zastępca prezydenta, z alternatywą jest poważny problem. Miasto nie ma gdzie zbudować schroniska, nie ma też możliwości znalezienia w mieście lub najbliższej okolicy innego podmiotu, który posiada potrzebną infrastrukturę i mógłby świadczyć tego rodzaju usługi. Wiceprezydent Łukasz Kurzyna ma nadzieję, że jednak znajdzie się podmiot, który w oparciu o jego infrastrukturę będzie w stanie przystąpić do przetargu i bo tutaj kolejny przetarg musiałby nastąpić i no, będzie w stanie jakby świadczyć tą usługę. Także będę więcej informacji posiadał na ten temat po przyszłotygodniowym spotkaniu, gdzie właśnie umówiliśmy się, że z jednej strony usłyszymy również ofertę, bo rozmawialiśmy na temat potencjalnego też wydzierżawienia, czy kupna tej infrastruktury przez miasto, natomiast no, pan Bogdan nie był w stanie powiedzieć, jakiej kwoty by oczekiwał, to miał to przemyśleć i też jakby w przyszłym tygodniu wyartykułować, natomiast no, na dzisiaj temat nie jest zamknięty. Mam nadzieję, że tak jak sugerowałem w tej rozmowie z nim, że samorząd nawet żeby przejąć i przekazać to jakby prowadzenie, czy jakiemuś podmiotowi komunalnemu, czy znaleźć inny podmiot, no to jednak potrzebuje tutaj czasu, że to nie może się odbyć z dnia na dzień i że tego czasu potrzebujemy minimum do końca roku. I taka jakby na rozejściu była taka deklaracja, że no on na pewno będzie chciał tutaj pomóc miastu w rozwiązaniu tego problemu i nie zrobi gwałtownych ruchów, które spowodowałyby, że z dnia na dzień będziemy w jakimś no, kłopotliwym mocno położeniu, bo ta ponad setka zwierząt, które przebywa dzisiaj w schroniska, których właścicielem jest nasz samorząd, no, jest to dosyć duża liczba i na pewno nie będzie łatwo znaleźć innego podmiotu, który byłby w stanie taką działalność prowadzić. Na bieżący tydzień zaplanowano w ratuszu kolejne spotkanie z właścicielem schroniska opiekującego się bezdomnymi psami. O jego efektach będziemy informować.